Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczący zwiększenia wydatku, planu wydatku, dochodów i wydatków w działach 801 i 926 oraz zmiany w planie wydatków w działach 600, 801, 854, 900, 921 i 925. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1502. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 132 600 zł. Jest to związane z umowami zawartymi jest przeznaczone na cele organizowanych meczy piłkarskich na obiekcie stadionu Hutnika oraz związane z otrzymanymi środkami z tytułu odszkodowania. Kolejna zmiana, przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących między działami, to jest kwota 197 300. Następnie przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych 218 000 z zadania pozyskania nieruchomości dla inwestycji strategicznych na zadanie regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu miasta. Oraz kolejna zmiana, jest to zmiana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, dotyczy zmian w planie dochodów, rachunków dochodów jednostek budżetowych. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetowa jednomyślnie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 29 października 2013 godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 31 października 2013 godzina 15.